Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny live'owy odcinek z symulatora maszyna. Dawno nie było żadnej transmisji na żywo, więc dzisiaj jest pora to naprawić. Trzeba w końcu z tym powrócić. Już rozpoczynamy. Sekundeczka. Od razu lepiej. Ostatnie subskrypcje się bynajmniej zgadzają. Bez zbędnego przedłużania. Rozpocznijmy naszą służbę. Także my jeszcze pamiętamy dzisiaj korzystwo z symulatora zwanego maszyną. No i było jeszcze fajnie, nie? No ja stoję tutaj, tutaj nie przejedziemy, a potem musi zrobić manewry. No tak. My sobie chwilę postoimy, ale to z jednej strony dobrze, będziemy mieli czas na uruchomienie EZT, elektrycznego zespołu trakcyjnego. Właśnie, że o czym zapomniałem. Matkę. Teraz oczywiście do tego nie dojdę, bo jak żeby inaczej, a udało się. Tutaj mamy. Dobra. Teraz jest w porządeczku. Nie? Nie jest w porządeczku? A co się wydarzyło? A teraz jest. Dobrze, pięknie. O to mi właśnie chodziło. A chciałem te drzwi otworzyć. Potem dopiero tą szafę. Ogrzewanie. Wszystko w porządku. Jak to się załączyło baterię? A to tu było. Nie w tej szafie, tylko... no. W tej szafie. Aha, i te drzwi przenikają. Dobra. No dobrze. Bateria i oświetlenie przedziału. No właśnie. Świeci, świeci. Pięknie. I teraz możemy udać się powrotem. O, tutaj. Poczekaj, maście tutaj monitorek uruchomi, pięknie, ładnie. No widzicie, już tamten pociąg pojechał. Czekam na połączenie z komputerem. Dobra, radio trzeba włączyć. Nie wiem, jaki tutaj jest kanał na razie. Dowiemy się, jak dostaniemy rozkład. Dobra, dużo jeszcze z tym komputerem? No w sumie chyba mogli już uruchomić kabinę, nie? No. Kamina aktywna. Pantograf. No i zapomniałem, że tu wystarczy kliknąć, nie trzeba tego przeciągać.
paragraf podniesiony, prąd mamy. Wyłączeń szybki. Mamy. Jazda manewrowa. Jest. Zajmujemy hamulec sprężynowy. Tym się luzuje, tak? A nie, no to. Najpierw trzeba hamulec zespolony popełnić. Dobra. Teraz sprężynówkę. No właśnie. Nastawnik kierunkowy na jazdę do przodu i jedziemy. A, jeszcze coś pamiętam. Jest tak źle, jakby mogło się wydawać. Siedem odjazd. Ładnie stoneczka stoi. Czeka po swoje wagony, które były za mną. Czemu? Co to się wydarzyło? Halo? Czemu to nagle przyspieszyło? Ma się wyłączyć niż szybki? Weź to. Coś się wydarzyło, tak jak nie powinno się wydarzyć. W Simrailu to trochę inaczej działa. Ja się przyzwyczaiłem do tamtego sterowania, nie powiem. No bo to kółkiem myszy się robiło, no właśnie. Przewodzenie pociągu. Nie działa. No cóż. Nie działa ogrzewanie pociągu. Może to tutaj z szafy trzeba włączyć, tylko ja o niczym nie wiem. Teraz spróbujemy włączyć z szafy ogrzewanie pociągu. To niby są przekółeczka na tym jazdy w jedną i w drugą stronę, ale my może trzech nie będziemy jechać. Zobaczymy. Te drzwi otworzyły mnie, te co miałem. Dobra, idziemy poszukać ogrzewania. No, otwórz ty. Otworzysz mi te drzwi? Halo? O, dziękuję. Ogrzewanie, ja bym chciał, panie. Ogrzewanie. Jest tu coś takiego? Nie, nie ma. Cała hamulca to nie, bateria też nie. Światło jest załączone. M1, M2. Można przekręcić, nie może. No dobrze.
Nie pamiętam. No, drzwi. Drzwi. Nie te drzwi. Te drzwi. Nie, no ja się nie dowiadam dzisiaj z tym pociągiem, nie? Który jemu w ogóle stan odjazd? Nie mam zielonego pojęcia. To najcie sprawdzało, nie? A mojego pociągu nie ma nic. Co ja za daleko stoję, czy co? Nie wiem, no spróbujemy w takim razie jeszcze podjechać kawałek. Zobaczymy. No te. I światła do jazdy normalnej. No nie, też dalej nic nie ma dla mojego pociągu. No też. Czekamy w takim wypadku. A no tak, ogrzewanie pociągu. Co z tym było? Nie działa. Mogę tu klikać i klikać i nic się nie dzieje, nie? Oświetlenie przedziału, to to działa. Nie? Na ogrzewanie nie. Muszę się nauczyć, jak wyłączyć to kontrolowanie tym kółkiem myszy, bo to jest po prostu bez sensu, nie? I są te rozkłady gdzieś tu pokazane, czy nie? Nie ma. Jeden, 8, 7, 1. A 18.07 do 18.08. Może ja zmienię kabinę? Wrócę? Bo coś dało, a też nic nie dało, nie? Nie chcą mi dać włącza rozkładu. Trzymo. Zmienimy kierunek jazdy. Też nic. A, na drzwi. Odjęliśmy pod ten wskaźnik W4, nie? Teraz? Jeszcze nic? Ciekawe. Tutaj załączyłem sobie autopilota, już wiem co robiłem źle. Już, już koniec. Już wiem co było problemem. A ja w ogóle tu jeszcze manewr mam. Aha, robić. Ciekawe. Trzeba było tak od razu. A nie. Manewr.
To mogłem wiedzieć. Nawet się słowem na radio nie odezwał. Oczywiście manewry do 40 na godzinę odbywają się tylko oczywiście na zrodę ustną dyżurnego, który potwierdzi nam, że tor przed nami jest wolny. Bo to jak widać jest nie do końca wolny, bo dziś pociąg stoi przed nami, więc jedziemy z prędkością ograniczoną do 20 km na godzinę. Zaktywuj kabinę. Zmieniamy. Aktywujemy kabinę. Jazdy do przodu. Ruszamy. Nie jedziemy w perony. Będziemy opóźnieni, oczywiście. Dobra, zatrzymajmy się pod tym budynkiem. Aktywujmy lewe drzwi. Powinniśmy stąd odjechać 5 minut temu. Odjedziemy pewnie jakieś 6, będzie lepiej. Który kanał radia? 1. Dyżurny się odgłosi do próby radia? Nie. No dobra. Światła są. Ludzie wsiadają, pięknie, ładnie, jak powinno być.
O, witam serdecznie, panie Michu Brokuła. Ja widziałem już pana, dawno nie widziałem. Marzycie? Marzycie. Praca, 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 no i no. Wolnej pracy. Będę w kółko. I mam właśnie trochę wolnego. Jakieś półtorej tygodnia, więc akurat można porobić trochę transmisji na żywo w tym wolnym czasie. W ogóle może pan przetestować, dodać jakąś emotikonę, zaraz zobaczymy, czy się to wyświetli nam na ekranie. Jestem ciekaw tego. Bo niby to dodałem, ale nie wiem, czy to działa. Jeszcze nie było testowane, o tak powiem. Dobra, jedziemy. Bo tu nie ma sygnału odjazd, mamy 7 do 8 minut opóźnienia. A, cóż. Zdarza się. Norma. O. Wczoraj w tym railu grałem, to im się nie podobało, jak nawet kurczę 2 minuty opóźnienia miałem. No to ja jak przed czasem byłem, to już zupełnie, to już od razu kary szły. Bo przed czasem kurczę przyjechałem. Przez, nie wiem, posterunek od gałęzi, przed czasem jechałem, to kary dostałem. To się nazywa. Zielone było, to kurczę jechałem. A zresztą będą odcinki z tego. Już są gdzieś zaplanowane, nawet w premierach. Według kalendarza, no w maszynie jest. O, białe drzewa. A u nas to ja nie wiem. Jak byłem w Szwajcarii, to było minus 13 i było białe. Jak byłem w Hiszpanii, było plus 12. I nie było. No. Więc... różnice są. Raz jest, raz nie ma. No u nas widocznie, no nie ma. Tak to jest. Pięknie, pięknie jedzie, pięknie. Dobra, rozpędzamy się. Śnieg w listopadzie? Ojej, naprawdę dawno temu. Nie, to u mnie to jeszcze później jakoś padło, chyba w styczniu. Na początku coś takiego było. Nawet i niedawno padał śnieg. Było biało wczoraj z rana. A z południa już nie, ale z rana było biało. Godzinę temu była burza? No właśnie, jak byłem we Francji, to też mnie taka burza złapała. Niemiła. Się nie spodziewałem skubany. I mówię, tutaj jakieś rozbłyski mam przed sobą na niebie, a to burza. Ale to przy morzu było. Możliwe, że... jakiś front przebył.
8 minut opóźnienia. Dwa tygodnie? Nie wiem, jeszcze nie będę za 2 tygodnie, to nie wiem, czy zobaczę, czy nie. Ale... no. Może i zobaczę. Ale czy nie, no. Ja ukażę w prawie. Jedziemy. Narty? Że moja historia jest taka, że kiedyś byłem w Alpach, ale nie na nartach. Chciałem sobie przejechać przez szczyty Alp, a tam się okazało, że droga zamknięta. I wjechałem gdzieś na górę, kończę pod stok narciarski. Dalej droga zamknięta była, nie? I przed sobą kończę pół metra śniegu. Na wysokość z pół metra śniegu było. I tak. Takie moje było małe zdziwienie. A ludzie normalnie na narty sobie chodzili, tam akurat pod wyciągiem narciarskim było. Zastanawiam, czy nie skorzystać, tylko nart nie miałem akurat. Te pociągi w tej maszynie to jakoś ciepło hamują, ja nie wiem. Stój przed tym semaforem, gdzie jedziesz. No, właśnie. No, teraz jedź. Strasznie głośno w tej maszynie są tych naciskany z tych pociągów na RP1. Mają ograniczenie do 20 będzie? No dobrze. Na razie jeszcze jest do 60, więc korzystaj. Na drogi koniec kraju pan pojedzie? Ojej, to już jest 20. A mój... wystarczy hamowania. I szłam sobie ten tempomat na 20. Jedź. Wiecie, pan jedzie do Zakopanego. Zakopane pewnie, Zakopane. Te nasze niskie góry. Ale góry, no, w końcu. Ale niskie. Ja to często w Alpach teraz bywam. W pracy, więc... często się jeździ. To teraz te góry robią wrażenie, nie powiem. Granicy zdrowia? A. Mniej więcej wiem, gdzie to.